Siema, witajcie w kolejnym odcinku Agresywnych Wywiadów. Jest ze mną Tomek Słodkiewicz. Tomku, przedstaw się. Witam serdecznie, witam, cześć. Słuchaj, powiedz ogólnie mi... jestem twoim fanem. Tak? Ja twoim też. Bo normalnie ostatnio oglądałem nagranie YouTube'a, jak odpowiadałeś na pytania, no to kurwa lałem ze śmiechu, nie? Więc mega robota, nie? Szczere odpowiedzi były, słuchaj. No, mega. A niektórzy chłopy mają taki łeb, żeby takie pytania zadać. Ja nie wiem, kuźwa, to jest niesamowite, nie? Takie śmieszne niektóre. Ale to jest dobre, bo przynajmniej możemy troszeczkę pokazać się z innej strony, nie? Ludzie myślą, że kulturyści to są, wiesz, nadęci... Pięknaki. Tak, nadęci ludzie, a prawda jest taka, że wszyscy jesteśmy weseli i ogólnie spoko ludźmi. No, no może prawie wszyscy, bo grubas, a Wojtek nie jest kulturystą, to nieważne. Słuchaj, powiedz nam... co się zmieniło w twoim życiu ostatnio, jeżeli chodzi o trening, bo to jest ciekawe. Wiesz co, no, u mnie przede wszystkim po ostatnim starcie, jak startowałem w Marbelli na Olimpii amatorów, wiesz, znowu byłem czwarty, ogólnie się jestem zadowolony, bo miałem lepszą formę niż w tamtym roku, 4,5 cm węższy w pasie, bo mi zarzucali, że niby większa jest, ta talia wcale nie jest. Mi palumboni zarzucali kiedyś. No, to jest, tak zawsze jest zresztą, no, ale na tym polega ten sport, to jest wiadomo, subiektywne podejście czasem i wiesz, i gdzieś tam czułem się troszeczkę niedosyt, ale nie z tego powodu, że kurczę, jakby brakowało mi, żeby być na wyższym podium, tylko mówię, co dalej, wiesz, czy to jest aż dla mnie tak ważne, czy jakbym był pierwszy, to czułbym się inaczej? Na pewno bym czuł troszeczkę większą satysfakcję, że miałbym tę blachę i bym był na Mr. Olympii, na prestiżowej jakiejś imprezie i wrzucił sobie to w portfolio i tak dalej, ale... Jakoś tak wróciłem do chaty, wiesz, rzuciłem się na jedzenie, spuchłem jak baniak i później sobie myśląc o tym, jedząc pizzę i polewając sobie... Ja chcę tylko powiedzieć, bo ja widziałem, jakie zdjęcia wstawiał, wcale nie spuchnął jak baniak, ale miesza z tym. Nie, ale było 10 kilo więcej, ale jadłem te lody i sobie myślę, że ostatnio nie miałem nawet ochoty iść na siłownię i tak brakowało mi jakiegoś innego bodźca i tak powolutku, najpierw miałem chyba z tydzień wolny od siłki, szukałem, wiesz, jakiegoś nowego bodźca. I tak zacząłem jakby troszeczkę bawić się... Aha, z Radkiem zaczęliśmy rozmawiać o Ramagedonie. I to było jakieś 2-3 tygodnie wcześniej przed Ramagedonem. I ja mówię sobie tak, kiedyś uprawiałem lekką atletykę, jakieś tam kolarstwo, inne pierdoły i tak dalej. Stwierdziłem, że jestem trenerem, wiem, że nie wiem, czym jest Ramagedon dla kulturysty, więc mówię, nie chcę wyjść słabo, bo zawsze do jakiegokolwiek wysiłku chcę się przygotować. Więc zacząłem sobie sam pewne jakieś tam wydolnościówki robić. Sprinty wprowadziłem, zrobiłem sobie jakieś tam troszeczkę jakiegoś takiego treningu bardziej lekkoatletycznego, wsiadłem na rower i tak dalej, żeby mieć tą wytrzymałość, nie? I później po tym Ramagedonie tak stwierdziłem, że kuźwa, zajebiste uczucie, fajnie się czuję. I tam cały czas znajoma mnie zapraszała na ten zajęcia crossfit. A wy nie, bo nie dam rady. Ale tak sobie pomyślałem, że jestem akurat po tym Ramagedonie, więc czułem się, że jestem po dobrej zaprawie, więc mówię, na pewno mogę dam radę. Mówię, kuźwa, przyszedłem, dostałem takie pęcki, tam dobrze mi ogólnie, byłem zadowolony z siebie, no ale nie ukrywam, że no, moje ciało nie było kompletnie przygotowane do tego. Aczkolwiek i wciąż nie było źle, bo czułem się, że wiesz, że wydolnościowo no, nie było tak źle. I tak później zacząłem rozmawiać z takim prowadzącym tym zajęcia, z Bartkiem Balcerowskim, zresztą serdecznie pozdrawiam, przekod. Ogólna wiedza, jeżeli chodzi o zakresu przygotowania motorycznego, utytułowany też zawodnik w crossficie, zna się też bardzo dobrze na trójboju, więc tam jeszcze troszeczkę, wiadomo, łyknę wiedzy trochę trójbojowej od Barbell Brothers. I tak wiesz, złączyłem sobie kilka tych rzeczy. Najciężej było mi zbudować plan treningowy, bo wiesz, jak to zrobić, żeby się nie zajechać, bo jak to się sam, ja jestem ambitny, od razu chciałem wejść na duże obroty, to mówię sobie, dobra, nie, zostanę jednak przy jednym z zajęciach, ale wiedziałem, że jedne zajęcia nie pomogą mi usprawnić tej motoryki, ruchu i tak dalej, więc zrobiłem sobie tak, że mam 3 zajęcia w tygodniu, jakby takiego trójboju z treningiem funkcjonalnym i troszeczkę jakie małe workouty, ale takie dla mnie zrobione, takie po 10 minut, żeby nie było dłużej, bo mi też to się nie przyda, bo nie chcemy, wiadomo, wystartować na zawodach crossfit, może nie. Nigdy nie mówisz, nie. Nie mówię, nie zdziwiłbym się, jak za rok bym gdzieś wystartował. I wiesz, 3 treningi takie właśnie, trójbój, trochę crossfitu, trening funkcjonalny, zacząłem się bawić kettlem tak samo.
i 3 treningi kulturystyczne. Na początku było mi ciężko znaleźć intensywność w kulturystycznym treningu, bo jakby chciałem trenować w podobny sposób jak wcześniej, a nie mogłem, więc zacząłem troszeczkę redukować objętość treningową. Ta intensywność troszeczkę była większa i zobaczyłem, że w samych treningach kulturystycznych nagle od razu po 3-4 tygodniach zauważyłem znaczne przyrosty, wiesz, siły przede wszystkim. Nie może w sylwetce, bo na początku nie mogłem znaleźć też diety. Dieta też była dla mnie trudna, bo cały czas miałem problem tego, jak energetycznie do tego podejść. I miałem tak, wiesz, jeden dzień tak, drugi tak, trzeci tak. I po jakichś takich naprawdę 3-4 tygodniach zobaczyłem, w którym momencie, gdzie potrzebuję więcej energii, jak ją wykorzystać. A wiadomo, że tak samo jak ty, wiesz, prowadzisz ludzi, ja prowadzę swoich, to chciałem to tak podejść do siebie, jak do podopiecznego, więc... ale wiesz, jak to jest, jak robisz sam dla siebie, to kurde, przymodulujesz... Za dużo myślisz. Za dużo tego w głowie. I tak już powiem ci, że mija już tak z 2 miesiące, i się naprawdę przysięgam ci, że czuję się najzdrowiej. A powiedz mi, ile razy w tygodniu crossfit, ile razy siłownia? Wiesz co, 3 razy to, 3 razy to, nie? Ale to mówię tak, że ja robię tak, że mam słabszą klatkę i plecy, więc klatkę i plecy robię 2 razy kulturystycznie. I robię sobie, jeżeli mam ciężkie nogi, jakieś tam siady, inne pierdoły, nogi wciąż pracują, wiadomo, zarzuty i tak dalej, rwania. Więc na tym wtedy staram się nie robić ciężkich nóg, albo nawet odpuścić i zrobić sobie na przykład barki z bicepsem, tricepsem. Zauważyłem, że najbardziej, wiesz, poleciało właśnie łapy, nie? Bo tak plecy z klatką było ok, ale zauważyłem, że po prostu, bo te ręce mi nie były tak potrzebne do tych ruchów wszystkich, nie? Wiadomo, że też ta mobilność w barkach mnie blokowała. Teraz, kurde, mogę się, wiesz, prawie mogę się... Pokaż do kamery, odwróć się. No nie mogę. Ale... Jest blisko. Ale jeszcze za miesiąc trochę, będzie lepiej. Jeszcze trochę będzie, jakbym się rozgrzał, na pewno by było okej, nie? Jestem mega zajarany, powiem ci, nie? Powiedz mi, jeżeli chodzi o twoje starty w kulturystyce, które zawody najmilej wspominasz, które dały ci najwięcej? Wiesz co? Dobre pytanie. Znaczy, wiesz co, no kiedyś zdobyłem Mistrzostwa Europy Juniorów, więc tam naprawdę wspominam tak, wiesz, to było fajne, bo grali mi hymn, więc to, wiesz, było dawno temu, nieprawda, ty jeszcze nawet nie miałeś nic wspólnego z ciężarkami, ale no było to świetnym jakby doświadczeniem. Powiem ci, że ja jakoś tak nie mam, ja nawet mówię to na swoich stronach, wiesz, to kto mnie ogląda wie i mnie pozna, że ja nie robię tych postów po to, żeby zajebiście zaistnieć w kogoś w oczach, tylko na serio czasem wylewam z siebie żale, czasem sobie mówię, dobrze, mam gorsze dni, mam lepsze dni. Wiadomo, dużo się też tam u mnie rzeczy zmieniało prywatnych i tak dalej, kto mnie śledzi, więc też rzeczy miały to na mnie wpływ jakiś tam pod względem jak zawodnika i człowieka. Dlatego, kurczę, każdy start jest fajny, ja się cieszę tym procesem, wiesz. I to jest właśnie jedna z tych rzeczy, których właśnie też mi teraz bardziej pomaga w trzymaniu tej sylwetki. Kiedyś, jak myślałem tylko właśnie o tym, żeby skupić się na budowaniu masy mięśniowej, to wiesz, to się robiłeś takim kanciakiem myślącym o tym, żeby jeść posiłek po posiłku i nic innego nie mieć w głowie. A teraz jest tak, że to jest też fajne, bo wiesz, kiedy ja zacząłem coś zmieniać, zaczynam mieć dużo takich negatywnych komentarzy, znaczy nie takich, wiadomo, że co ty jesteś pojebany, zmieniłeś nagle, kuźwa, wiesz, metodykę sportu. Dużo było różnych takich właśnie klimatów, ale jedyną osobą, która naprawdę, wiesz, powiedziała, że zajebisty pomysł, to mój brat. I wydaje mi się, że to też, nie to, że wiadomo, wszyscy mi to powiedzieli, bo nie znam wszystkich ze świata kulturystyki, ale mi się to wydaje, że też to jest przykład tego, jak odróżnia nas, mnie i mojego brata, od reszty zawodników, którzy skupiają się na tym, co my robimy. Wiesz, ja lubię kulturystykę, ale ja lubię przede wszystkim trening siłowy. I dla mnie to jest większa frajda. A jak mogę przy tym poprawić pewne maksy, usprawnić swoje zdrowie, to jest to naprawdę zajebistą rzeczą, więc sam proces dążenia, nawiązania do twojego pytania, bo ja zawsze dużo gadam. Nie założyłem. Nawiązania do twojego pytania, mi się wydaje, że za każdym razem każde zawody są dla mnie czymś nowym, jakimś nowym doświadczeniem, bo wiesz, tak samo jak już masz żonę, wiesz, twoje życie się zmienia całe, to każde przygotowania są inne i to zawsze są jakieś nowe wyzwania, nowe pomysły, czasami nieudane, czasem trzeba cofnąć się do tyłu, iść do przodu, żeby znowu się rozbiec. I tak samo jest z moimi przygotowaniami, nie? Na pewno najbardziej takimi jakby ostatnio, że pierwszy raz się denerwowałem, to były na pewno te ostatnie, bo rok temu byłem 4.
wiesz, przyjechałem na zawody, na których już byłem, więc na pewno będą patrzeć na mnie pryzmatem tego, jak było w rok temu. Więc jak sobie zobaczyłem, mówię, znowu... Byle nie gorsze miejsce tylko. Ja zawsze jestem z tych najmniejszych chłopaków, ale tą sylwetką, tym docięciem, u nas zawsze to docięcie jest duże, zawsze tych dużych chłopów pokonuję. I tak sobie myślę, no kurwa, jak już tak spojrzałem na nich wszystkich, zobaczyłem, że jest tam tych chyba 17 czy 18 chłopaków, myślę sobie, jak będę w szóstce, będzie zajebiście, nie? I później, wiesz, sam fakt tego, że udało mi się tam wygrać z Rafałem Tasiemskim, to dowodzi tego, że na pewno z tą moją sylwetką w Polsce nie jest źle, nie jest na złym poziomie, a musiałbym na pewno bardziej poświęcić się, żeby, wiesz, tylko się skupić na budowaniu masy mięśniowej, a nie mam na to czasu, nie? Jakby, wiesz, mam inne rzeczy, prowadzę ten projekt Learn to Train z Radkiem, tam przygotowujemy się też takich nowych dwudniowych szkoleń, troszeczkę, wiesz, chcę się zająć swoimi prywatnymi sprawami. Czymś innym niż siłownia, nie? Mam Jurka, wiesz, syna mam też, wiesz, więc wiesz, mam wiele rzeczy, których no, niektórzy kulturyści nawet nie mają. I to jest czasem takie, wiesz, frustrujące, że ja chłopakom mówię młodym, jak którzy do mnie przychodzą, że oni chcą za wszelką cenę być od razu najlepsi i tak dalej, bo te media próbują tak w sumie w pewien sposób kreują to, że wszystko musi być na topie, ale ja uważam, że kulturystyka jest najlepszą jakby taką lekcją pokory. Powolutku, małą łyżeczką i po prostu być zadowolonym z tego. A jak ktoś ciężko pracuje, powiedz sam, no, rozkręcałeś kiedyś na samym początku swój kanał Agresywna Masa, to trzeba zapierdzielać cały czas, myśleć o tym, dawać ten materiał ludziom, żeby się przyzwyczajali i tylko ciężką pracą jesteś w stanie to zrobić. I jesteś chodzącym tego przykładem, że jeżeli chcesz rozkręcić swój kanał, musisz być kreatywny, musisz mówić, myśleć o tym, co chcesz przekazać ludziom, nie robić na pałę, żeby tylko mieć wyświetlenia i na pewno potem w rezultacie tego dosiągniesz jakieś tam, wiesz, efekty, które chciałbyś przynieść. I nie wiadomo, że czasem one są po 2 miesiącach, po 1,5 roku, po 2 latach, po 3 latach, a czasami niektórzy pracują na swoją karierę bardzo długi czas. Ostatnie pytanie, bo tu nam się rozgadać. Ja zadałem chyba 2 pytania, już nawet zapomniałem, o co go pytałem, ale chyba mi opowiedział całą swoją historię. Słuchaj, Tomek, ostatnie pytanie. Słodkiewicz Team, bardzo mocne nazwisko w kulturystyce. Powiedz mi, nie czujesz się czasem, nie wiem, w cieniu brata, który jest, wiesz, no takim pierwszym polskim, można powiedzieć, superstarem. Jak pamiętam go jeszcze, wiesz, nie wiem, 15 lat temu, jak on w gazetach się pojawiał. No to było, wiesz, masakra. Znaczy powiem ci, wiesz co, dużo osób mnie zadaje to pytanie. Ja powiem ci, że trzeba byłoby nas poznać, nie? Między mną a bratem choćby, niby ktoś mógł powiedzieć, że byłaby rywalizacja, my nie mamy takiego czegoś. My lubimy sobie dać w kość na treningu, ale wiesz co, jesteśmy naprawdę taką prawdziwymi braćmi, którzy tam, wiesz, w danym momencie są dla siebie. I jak ja potrzebuję potrzeby, to jest brat dla mnie i tak samo jest w stosunku do niego. Widać to na backstage'u zawsze. I wiesz, i to jest fajne, że ja nie jestem taką osobą, która zazdrości, wiesz o co chodzi, więc nigdy tak nie byłem wychowany w domu. Mój brat zawsze, wiesz, fajnie też mnie przygotowywał mentalnie jako zawodnika, więc absolutnie nie mam czegoś takiego. I wiesz, ja się cieszę, że ktoś mógł przetrzeć te szlaki lepiej niż ja, bo dzięki niemu ja mogę się rozwijać dalej. Wiadomo, wciąż jestem młodszy od niego 9 lat, więc jeszcze mam wiele do powiedzenia. Zresztą mój brat tak samo, nie wiem czy zauważyłeś, ale robi zajebistą formę. Widziałem wczoraj. Nie wiem czy to, kiedy to będzie emitowane na twoim kanale, ale może go namówi na jakiś start. Rozmawiałem też z Bogdanem Szczotką, on też mówi właśnie namów Radka na start. Więc może akurat będziemy mogli zobaczyć fajny comeback. A Radek no, jest najlepszym tego przykładem, że właśnie głowa. Z jego, wiesz, wiadomo z czym się wiąże kulturystyka, z czasem nadużywamy naszego zdrowia. A on jest przykładem naprawdę takim, że jak z głową, to możesz naprawdę długo się cieszyć tym sportem. I to jest najważniejszą rzeczą, którym reasumując możemy powiedzieć wszystkim wam, którzy oglądacie, że właśnie ta praca i bawienie się ciężarami przez lata jest większym satysfakcją i żeby być w formie, niż tylko po to, żeby wyjść i przygotować się na jedne zawody i potem wziąć kwit i pójść do domu. No, tyle względem podsumowania. Moim gościem był Tomek Słodkiewicz. Dzięki, Tomek, pozdrawiam. Dzięki wielkie. Pozdrawiam. Dzięki serdecznie.